Witajcie moi kochani, dzisiaj zapraszam na popołudniowe oddychanie. Tak wyszło, wybaczcie, ale jestem tutaj z wami dla was. Mocno was tutaj na początku przytulam. Witam serdecznie, cieszę się bardzo, że znowu jesteśmy razem. I zapraszam do spokojnego oddechu, tak jak zawsze. Proszę, zamknij oczy, przenieś całą uwagę do twojego pięknego serca. Obejmij tą uwagą oddech, zanurzasz się w siebie, jesteś tutaj, jesteś na miejscu. Poczuj, jak energia miłości napływa, a w tobie jest takie wielkie tak, oto jestem, jestem tutaj. W pełnej otwartości, w pełnym wewnętrznym przyzwoleniu, by transformować na każdym poziomie moje życie, by wpuścić do tych wszystkich warstw doświadczenia lekkość, radość. I spokojny oddech. Jesteś, tak pięknie jesteś. Pozwól sobie. Zatrzymaj się. Puść te wszystkie myśli. One nie są prawdziwe, jeśli nie nadasz im wartości. I przyspieszamy, kochani. I maksymalnie i spokojnie poczuj, jak energia się rozprzestrzenia, pracuje dla ciebie, jak aktywuje się też cały czas przysadka. Poczuj, że napływa światło i prawdziwa moc. Oto jesteś. Dla tej chwili. Nie ma żadnej innej. Jesteś. Poczuj wewnętrzny uśmiech, że uśmiechają się wszystkie narządy tego ciała, że energia swobodnie przepływa, a ty jesteś po prostu. Życie jest proste z tej perspektywy. Zawsze tylko z perspektywy umysłu wydaje się skomplikowane. W twoim sercu jest bardzo spokojnie, bardzo lekko. I to właśnie teraz się odkrywa dla ciebie. Zanurzasz się w siebie jeszcze głębiej. I znowu przyspieszamy. Maksymalnie.
spokojnie. Jeszcze więcej światła napływa, jeszcze więcej energii. Przyjmujesz, mówisz tak. Swoboda, lekkość, radość, obfitość. Wszystko to, co przeczuwasz w sobie, objawia się spontanicznie i lekko. Możesz właśnie teraz uwolnić wszelki trud, który może do tej pory generowałeś w pewne zadania tutaj na Ziemi. Zmieniamy to, uwalniamy. Teraz tworzymy, kreujemy z poziomu serca. I nawet jak wydarzają się jakieś niewygodne sytuacje, one nie mają być powiązane z trudem. Trud powstaje w chwili oporu, a my jesteśmy w całkowitej otwartości. Życie, pokaż mi, pokaż. Słucham, czuję, jestem. Jestem tutaj w pełnym zaufaniu, w pełnej wdzięczności jestem. Wiem, czuję głęboko w sobie, że miłość obejmuje mnie kompletnie, bo ja jestem tą miłością, więc nie ma możliwości, bym był na zewnątrz. Nie ma zewnątrz, nie ma wewnątrz. Jest nieskończone istnienie, jest nieskończona miłość, jest nieskończone życie. Ty jesteś tym wszystkim. I jeszcze raz przyspieszymy, kochani, jeszcze więcej energii, jeszcze więcej mocy. Jeszcze szybciej. I spokojnie. Odpręż się jeszcze bardziej. Jeżeli zauważasz jakiekolwiek napięcia w ciele, gdziekolwiek, daj tam uwagę pełną miłości. Obejmuj, pozwól temu być. Ale nie identyfikuj się. Te wszystkie aspekty integrują się. Uwalniają się w tej przestrzeni wszelkie lęki, zaprzeczenia. Wracasz do siebie. Jesteś u siebie zawsze. Zawsze. I może zrobimy sobie dzisiaj bastrykę, bo dawno nie robiliśmy wspólnie. Więc zapraszam, szeroki uśmiech, bardzo taki nawet sztuczny. I ręce na pozycję i będziemy wyrzucać do góry ręce, pamiętacie? A łokcie tu do boków będą uderzały z boku. Więc razem. Przerwa, odsunę się od kwiatka. Poczuj, jak jeszcze więcej energii napływa. Taka kompletność i nasycenie, napełnienie tą miłością spontanicznie i naturalnie się tutaj objawia. Obserwuj teraz spokojny oddech przez tą chwilę. Możesz obserwować, co dzieje się w ciele, mózgu. Ale bez zatrzymywania się. Wracasz do oddechu, do serca, do tego momentu. I druga runda, jeszcze większy uśmiech, jeszcze więcej energii i razem.
I przerwa. Poczuj lub wyobraź sobie, tak jakby ciepłe, przyjemne słońce otulało ciebie. Wewnątrz, na zewnątrz, lekki wiatr. Cała natura ciebie tu wspiera, pod stopami Matka Ziemia. Wpływa swobodnie światło przez stopy, jest prowadzone w górę, wysoko nad ciebie i z powrotem. Poczuj, że tutaj wszystko jest takie nieskończone. Energia krąży swobodnie, bez żadnych sztucznych blokad. Jeżeli napotykasz jakąś sztuczną blokadę, miłość ją uwalnia, bo blokady nie są rzeczywiste. Są projekcją, czyli myślą, zakotwiczoną gdzieś w podświadomości. My przez swobodny oddech, przez medytację uwalniamy te wszystkie sztuczne identyfikacje. I to jest proste, ale potrzeba konsekwencji. Dzień po dniu tworzysz sobie przestrzeń, w której możesz się zatrzymać, a nawet wykonując różne zadania, poczuj, że jesteś wewnątrz, że umysł cię nie porywa, jesteś tutaj. I ostatnia runda bastryki. Uśmiech, będziemy wyrzucać ręce, pamiętajcie, i razem mocno. Wystarczy. Jesteś tutaj? Jeśli myśli porywają, odwróć uwagę tutaj z powrotem. Twój piękny oddech, bardzo świadomy, zakotwicza cię w tej obecności. Jesteś. I teraz zaśpiewamy 3 razy om. Też dawno nie śpiewaliśmy. W każdej fazie różnych praktyk możesz zaobserwować zmiany, ale nie nazywamy niczego, po prostu dzieje się. Pamiętaj, że uwalniamy gardło, prawda twojego serca może się swobodnie wyrażać. Możemy też pokrzyczeć. Nie chcę krzyczeć w mikrofon, bo on się czasami buntuje, ale pamiętasz, taka chwila, ale przypominam, żeby robić to w miarę możliwości w jakichś przestrzeniach otwartych, wykrzyczeć emocje, blokady. Bardzo pomaga wyśpiewać, wytańczyć.
i spokojnie przez moment, przez ruch uwagi, wdech prawą dziurką, wydech lewą. Teraz przejdziemy do oddechu Ujjayi. Będziemy bardzo powoli oddychać. Przypominam, 4 oddechy na minutę. Wtedy aktywuje się nasza szyszynka. Nasze prawdziwe zasilanie tutaj się aktywuje, więc na początku, jeżeli potrzebujesz mieć więcej tych oddechów, jak najbardziej jest to w porządku, ale później możesz przerwę na przykład robić licząc do 15 lub 20. Więc razem głęboki wdech, otwarcie na miłość, na radość, na wszystko, co chcesz zaprosić do życia. I zatrzymanie. I wydech, odpuszczenie, wszystko, co już jest gotowe na pożegnanie. Programy, blokady, myśli, historie. Zatrzymanie. Teraz trochę krótsze to zatrzymanie, 5-10. I znowu głęboki wdech. Otwierasz się, zatrzymujesz. Cała uwaga na to zatrzymanie. Tu nie ma żadnego napięcia, tu nie ma nic. I wydech, odpuszczenie. I parę oddechów w swoim rytmie. Ze swoją intencją, w zanurzeniu w siebie. Cała przestrzeń tu pracuje dla Ciebie. Wszystko Cię tu wspiera, wszystko Cię tu kocha nieustannie. Zawsze o tym pamiętaj. Nigdy nie jesteś tak naprawdę sam w doświadczeniu, chociaż paradoksalnie z jakiejś perspektywy jesteś tylko Ty. Ale współistniejemy, współtworzymy. Jesteśmy tutaj dla siebie. I poczuj właśnie teraz, jak to jest, kiedy nie masz wątpliwości, kiedy to wewnętrzne światło budzi się maksymalnie i słyszysz ten wewnętrzny głos, cichy głos intuicji, która nigdy się nie myli. Poczuj, jak to jest żyć z perspektywy tylko i wyłącznie swojego serca, kiedy umysł jednoczy się z sercem i głęboka prawda przepływa przez Twoje usta, przez Twoje doświadczenie. Całe istnienie. Poczuj, że ta jedność na poziomie tutaj Twojego doświadczenia emanuje na doświadczenie całego świata. Twoje życie jest tu istotne, jest ważnym elementem całości, więc wykonujesz piękną pracę dla wszystkiego,
kochając to, co jest, otwierając się na tą miłość, nie ma ważniejszego celu. I chociaż wciąż mówimy o tym samym na różne sposoby, w różnych momentach naszych spotkań, to tak długo, jak umysł jest w stanie Ciebie odciągnąć od tego postrzegania, zatrzymujesz się i w ten sam sposób wracasz do siebie, chociaż nigdy nie jesteś na zewnątrz. Nierzeczywiste filtry umysłu mają swoją opowieść, ale Ty nie jesteś tą opowieścią. Jesteś świadkiem każdej historii, która przychodzi i odchodzi. A Ty jesteś. I poczuj, że wybierasz maksymalną moc dla tego ciała, dla tego doświadczenia, kreację płynącą z serca, która jest lekka, obfitość we wszystkich dziedzinach życia, wspaniałe relacje. To wszystko jest możliwe, to wszystko jest w zasięgu. Kiedy regularnie oddychasz, wraz z wydechem możesz mieć intencję odpuszczania już tych rzeczy, które wypełniły swoje zadanie. Uwalniaj lęk po lęku, każde oskarżenie czegokolwiek, uwalniaj. Uwolnij wszystko, co trzyma Cię w napięciu. To, co Cię otwiera, jest prawdziwe. Tamto, te pozostałe elementy, to są pewnego rodzaju informacje, które wskazują na pewnego rodzaju programy, które już teraz mogą zostać pożegnane. Podziękuj za każde doświadczenie. Nie trzymaj się żadnej pozornej przeszłości. Jesteś czystą kartką do każdej chwili. Możesz namalować ten obraz tymi barwami, które wybierasz, nie negując żadnej z nich, ale możesz mieć tu preferencję, w jaki sposób chcesz doświadczać. To jest Twój wybór, Twoja wola, wola Boga, która przemawia przez Ciebie właśnie. Więc bardzo dziękuję za kolejne piękne spotkanie w naszej przestrzeni. Jeżeli masz ochotę, zapraszam Cię na dwudniowe warsztaty już w najbliższy weekend. Przebudzony oddech, przebudzone życie. 14 godzin w sumie, bardzo intensywny warsztat online z powodów obecnej sytuacji. Możesz poczytać o tym na mojej stronie nulina.net. A od poniedziałku rusza 23. edycja detoksu dla ciała i umysłu, 12-dniowa. Też serdecznie zapraszam tych, którzy poczują, że chcieliby w takiej wspólnej grupie przejść przez taki proces wraz ze mną. Bardzo dziękuję, całuję. Ogromnie dziękuję właśnie za wszystkie Wasze komentarze, za wszystkie rzeczy, które do mnie piszecie też bezpośrednio. Staram się odpowiadać na bieżąco. Jeżeli nie odpowiem i trwałoby to 2 dni, to proszę napiszcie jeszcze raz, jeżeli było to coś ważnego, bo czasami jest tak dużo tego, że mi to znika gdzieś. No, w każdym razie dziękuję. Jutro rano będzie na Was czekała medytacja, a dzisiaj jest jak jest. Kocham. Do zobaczenia.